O, widzisz, i dobrze, żeś to dał, bo już mi tutaj się za kole odsłoniło. No właśnie. To jest niebezpieczne, no to wszystko później widać. Cześć, dzień dobry, witamy w dzisiejszym programie. To nie jest chrześcijaństwo, z tej strony Kamil i Damian, tradycyjnie. Witamy was serdecznie. Dzisiaj w programie będziemy mówić o tym, znaleźliśmy w internecie taką kiedyś... Że nie można pić kawy z łyżeczką. Tak, już omówiliśmy to. Sprawdziliśmy wszystkie możliwości, kiedy oko się wybija, kiedy nie. Jak pijecie kawę, to nie trzymajcie łyżeczki, tylko puśćcie ją luźno, wtedy jest wszystko git. Może zademonstruję. Zademonstruj. Właśnie jak się trzyma łyżeczkę, zabezpiecza, to właśnie wtedy... Łyżeczka może uderzyć nas w oko. A jak się opuści luźno, to proszę uważać teraz. Cyk. I bezpiecznie. Nie. Nie, dokładnie. Czyli wszystkie mamy i babcie. Nie zawsze, nie zawsze oko się wybija. Podczas II wojny światowej, ale i też wcześniej, Niemcy nosili pasy z klamrą, na której było napisane Gott mit uns, czy jak to się mówi? Bóg z nami. Nie, ale nie znam niemieckiego. Gott mit uns. Gott mit uns. Gott mit uns. Coś takiego. Więc Niemcy podczas II wojny światowej i wcześniej też, bo to już tam chyba od XVII wieku nosili taką szarą, taką klamrę. Mm. Tak czy inaczej do końca II wojny światowej, czyli nazistowscy Niemcy nosili klamrę z napisem Bóg z nami. I to jest fajny przykład, że nie każdy, kto mówi, że jest chrześcijaninem albo że wierzy w Boga, to coś w ogóle znaczy. Bo Niemcy podczas wojny zabijali Żydów, zabijali wszystkich innych, wojnę rozpętali i mieli taki napis. I co to może dla nas oznaczać? Czy Bóg z nimi był? Ludzie z Zachodu, jak słyszą Bóg, to już myślą, że chodzi o tego Boga. Że wszyscy mają tego samego. Bo jest takie coś, że wszyscy wierzą w jakiegoś tam Boga, ale okay. To tak naprawdę to jest ten jeden. Czyli jest jakiś Bóg, ale każdy, kto wierzy, to jest też ten Bóg, sam. Co ten sam, nie? Czyli są różni, ale tak naprawdę to jest jeden. Dokładnie. Że jak? To jest bez sensu, bo to zaprzecza logice. Jak jakiś Bóg na przykład dla niego dobre jest składanie w ofierze małych dzieci, tak? Żeby go przejednać. Mm. A dla to nie drugiego, jest wymyślone. No dokładnie, a dla drugiego to jest obrzydliwość i w ogóle jak ktoś tak robi, to było karane śmiercią w Starym Testamencie. Mm. Jak ktoś takie coś robił, no to ci dwaj bogowie nie mogą być tym samym bogiem, a to jest bez sensu, schizofrenia. To po pierwsze, więc to, że ktoś mówi Bóg, to trzeba uszczegółowić, ale ludzie nie wchodzą raczej w szczegóły w takich rzeczy. Tylko jak ktoś wierzy w Boga, no to fajnie wierzy sobie, jakiego tam sobie wierzy, nie? No zamysł pewnie tych niemieckich, tego kto to wymyślił, taki, że żeby nas Bóg chronił przed podczas wojny. No? Już nie mówiąc o tym, że cały światopogląd nazistowski opierał się na tym, że są jacyś ludzie gorsi, gorszej jakości. Tak? Gorszy sort. Gorszy sort, lepszy sort, jakaś tam rasa panów, to bardziej takie myślenie ewolucyjne, że no po prostu są gorsi, są jacyś bliżej małp, a ci są dalej od małp. Nie chcę wchodzić w to, bo to naprawdę nie jest ciekawe. Natomiast Bóg chrześcijański już na samym początku mówi w Księdze Rodzaju, że stworzył człowieka na obraz, na swój obraz i swoje podobieństwo. Każdy człowiek, który się rodzi, ma tą samą wartość. Jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo każdy. Nikt nie jest gorszy, nikt nie jest lepszy. Oczywiście wiadomo, że ludzie mają różne talenty, różnie są obdarowani przez Boga, ale każde życie samo w sobie ma taką samą wartość. Bóg nie wartościuje ludzi pod względem tego, co umiesz, czy umiesz coś lepiej, czy gorzej, czy jesteś ładniejszy. Brzydki, czy jesteś ładniejszy, czy coś, bo Słowo Boże mówi, że Bóg uformował każdego z nas i każdego nas tak uformował, żebyśmy spełniali ten obowiązek na ziemi, czyli bycie odbiciem Bożym na ziemi. I teraz musimy wiedzieć, jeżeli mamy takie, że o, byle jaki Bóg to jest ten Bóg, to nigdy nie będziemy tym odbiciem, bo nie będziemy wiedzieć, jaki konkretnie jest ten Bóg. Kogo ma odzorowywać? Tak. Co ciekawe, tam jest słowo w Księdze Rodzaju podane, że jesteśmy obrazem. Później to samo słowo jest używane, jak Izraelici tworzyli sobie jakieś bożki. To samo image, tam po angielsku, nie jest użyte. To samo słowo, że to jest obraz Boga, tylko to była rzeźba, a Bóg stworzył już obraz swój. Czyli
Mnie. Damianka, tak? Jedyną istotą we wszechświecie, która stworzyła jakiekolwiek podobiznę, to był Bóg i stworzył nas. I my jesteśmy śmieszni, nie wiedząc o tym, że my jesteśmy tą podobizną, że my mamy być odzwierciedleniem Boga, tworząc sobie jakieś, wiele, wszystkie pogańskie chyba religie tworzą sobie jakieś bóstwa, tak? Które sami wyrzeźbili z gliny, ze złota, z drewna, nie wiedząc o tym, że sami są odbiciem Bożym. Jak ktoś właśnie się powołuje na Boga i idzie mordować innych ludzi, na tego Boga, jeśli się podwołuje, chrześcijańskiego w ogóle, albo jakiegokolwiek, powiązanego z Biblią, ktoś jest tak daleko od tego Boga, jak wschód od zachodu. Tak, to znaczy, że nic o nim nie wie. Powiedzmy sobie szczerze, że jak narody szły na wojnę, to we wcześniejszych czasach, w starożytności, to właśnie to była walka pomiędzy moim, naszym Bogiem, a waszym. Jak my was pokonamy, to pokonaliśmy waszych bogów, nie? I tam to było jakby na co dzień. I mi się wydaje, że to w takim kontekście trzeba umieścić. Po prostu. No to jeszcze pytanie właśnie jest, że skoro oni mieli taki pas, ktoś się z tym utożsamiał. Może nie wszyscy, ale ktoś mówi, że to Bóg jest z nami i szli zabijać. To trochę to oznacza, że mówienie, że ktoś wierzy w Boga albo ktoś jest chrześcijaninem, to tak de facto nie ma żadnej wartości. No nie ma, bo każdy może... zero wartości, a nawet trzeba być no, naprawdę wtórnym analfabetą i nie czytać w ogóle nic, żeby myśleć, bo nawet kulturowo wszyscy wiedzą, że chrześcijanin nie może iść kogoś zabić. W kulturze już niemieckiej na pewno, przecież oni, tam katolicyzm był niejaki, nie był, ale protestantyzm i 10 przykazań tam znał na pewno w tamtych czasach każdy. Każdy znał i każdy znał 10 przykazań, że nie może zabijać. Ale idąc dalej, bo nawet nie chodzi mi o samozabijanie, tylko idziesz sobie ulicą, no i ktoś tam mówi, że jest chrześcijaninem, nie wiem, katolik mówi, że jest chrześcijaninem, jakiś protestant mówi, że jest chrześcijaninem, Świadek Jehowy mówi, że jest chrześcijaninem, każdy mówi, że jest chrześcijaninem, tak samo jak ci na pasach pisali, że są chrześcijanami, no i po czym poznać, którzy faktycznie są? Po czym poznać chrześcijanina, jeżeli spotkasz człowieka, który cię przekonuje, że zostaw tam, to chodź z nami, bo my jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. To... Musisz mieć narzędzie do tego, żeby poznać i tym narzędziem jest Słowo Boże, które nam opisuje, jak powinny chrześcijanie się zachowywać, tak? Dobrze. Czyli na jakiś przykład, konkret? Że powinien mieć owoce ducha, jest radość, pokój, tak? Miłość. No i miłość do Boga i miłość do Jego przykazań, nie? Mateusza 7,15. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu fig? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Czyli... chyba pierwszym testem, znaczy pierwszym, jednym z testów, no to czy ktoś jest chrześcijaninem, jest to, czy wydaje dobre owoce. Czyli jak Niemcy biegali z karabinami i strzelali do wszystkich, to możemy wprost powiedzieć, że nie wydawali dobrych owoców. I to jest chyba oczywiste dla każdego, tutaj nie trzeba akurat tego bardzo udowadniać, ale to są te takie trochę bardziej złożone sytuacje, mniej takie oczywiste. No tak, no trzeba wchodzić już, jak chce się ocenić jakąś grupę chrześcijan i chce się, szuka się jakiegoś kościoła, no to trzeba już... no iść do tego kościoła, najpierw poznać tych ludzi, samemu znać Słowo Boże, tak? No tak, bo to z tego, że będziesz chodził po różnych kościołach i sprawdzał... dokładnie, nie wiesz co sprawdzić. No jakbyś poszedł i zobaczyć, kto gra dobrze w koszykówkę, albo kto dobrze trenuje, nie wiedział w ogóle, jak ta gra wygląda. I tak idziesz i... no nie wiesz, nie? No to jest właśnie bez sensu, co masz oceniać? Najpierw trzeba samemu coś się dowiedzieć, mieć jakąś wiedzę, żeby później ją sobie sprawdzić. I najlepiej samemu najpierw czytać dużo. Jeszcze jedną rzecz musimy powiedzieć, że nie ma kościoła idealnego. Zawsze w każdym kościele będzie ktoś, kto będzie nam odpowiadał, ktoś to będzie nam zdenerwował, jak w życiu. No tak. Nie? Więc to... właśnie ostatnio widziałem taki wypowiedź jednego gościa, który odpowiadał na pytanie: w chrześcijaństwie są hipokryci. Co innego mówią, a co innego robią. No i ten nauczyciel powiedział, że to jest fakt. I po pierwsze, chrześcijaństwo to nie znaczy, że się patrzy na chrześcijan, tylko chrześcijaństwo to się patrzy na Chrystusa. To od Niego mamy się uczyć. A po drugie, powiedział, że kościół to nie jest klub dla świętych, tylko to jest szpital dla
chorych, na grzeszników, no, tak. I on powiedział, że tam jest jeszcze jedno, wszyscy jesteśmy hipokrytami, ale jest miejsce też dla ciebie, możesz przyjść. No, znaczy to jest słuszne, bo właśnie jak ktoś myśli, że właśnie jest taki już idealny, że szuka takiego idealnego kościoła, to nie wiem, czy jest w dobrym miejscu. Jak ty uważasz, że jesteś taki już doskonały, że potrzebujesz takiego doskonałego kościoła, który jak będzie ty? Jak ty, to znaczy, że nie wiem, czy już nie jesteś w miejscu tam, gdzie są faryzeusze, nie? No byli, tak. Jak Jezus przyszedł. Że o, ktoś coś mi nie odpowiada, ktoś coś, to ja już idę. Już trzeba zachować jakiś po prostu zdrowy rozsądek. Trzeba umieć to rozeznać. Ja myślę, im dłużej się jest chrześcijaninem, tym lepiej. Zresztą, po co byśmy, jakby wszyscy byli idealni, to po co byśmy mieli sobie usługiwać, po co byśmy się wspierać mieli? No tak. Czemu Paweł by pisał, że trzeba upomnieć brata, jak zgrzeszy? Czyli jak widzimy w kościele, ktoś może zgrzeszyć. No i na pewno, no, list Jana mówi, że jak ktoś mówi, że nie grzeszy, to kłamie. No i też jakbyśmy wzrastali w miłości, czy w cierpliwości do kogoś, jakbyśmy mieli samych idealnych osób. Dokładnie. Te owoce ducha, o których wspomniałeś jeszcze, Galacjan 5:22. A znane są uczynki, to jest Galacjan 5:19 się zaczyna. Znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwo, pijanki, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I tutaj Paweł pisze dalej. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w duchu też postępujemy. To jak nie zapraszamy do naszego kościoła, bo jeszcze nie jesteśmy idealni. Tak, chyba że ktoś jest też nieidealny, no to może się tego dać. Chyba że ktoś jest. Jakieś słowo tam podsumowania albo jakieś nawołanie. A to oczywiście nawołujemy jak zawsze do tego, żeby się nawrócić, odwrócić się od swoich grzechów i przyjść do Boga żywego, tak? I uwierzyć w Chrystusa. Bo jedyną nadzieją, jaką mamy w tym życiu i w przyszłym, to jest Jezus. Dzięki za to dzisiejsze spotkanie. Jak macie do nas jakieś pytania, kilka maili dostaliśmy. Nie wrzucamy ich tutaj, bo nie ma za bardzo takiego tematu, żeby o nim dyskutować, ale tam staramy się odpisywać. Jak macie jakieś pytania, coś chcecie dodać, coś wam się nie podoba albo coś, no to tradycyjnie gdzieś tutaj jest nasz mail i jest też w opisie, można pisać. Zachęcamy też, jeszcze tego nie robiliśmy, więc dzisiaj zachęcamy do subskrybowania tego kanału, zostawienia łapki w górę. Dzięki temu te filmy też się lepiej rozchodzą, więc to też jest dla nas jakaś wartość i dziękujemy za dzisiaj. Dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.